Poznałam Delaino 18 miesięcy temu. Miał ogromnego naczyniaka chłonnego. Udało mi się ściągnąć płyn zgromadzony pod skórą, ale guz odrósł. Naczyniak limfatyczny nie jest guzem, który mogłabym w pełni usunąć. Znajduje się zbyt głęboko. Nie dam rady tego zrobić. Mam inny pomysł. Po naszym ostatnim spotkaniu rozmawiałam z innymi lekarzami. Szukałam kogoś, kto mógłby panu pomóc. Mam dla pana wiadomość. Znaleźliśmy lekarza, który usunie tego guza za darmo i na zawsze. Mamy kogoś takiego. Wspaniale, prawda? Aż mam dreszcze. Ja też. Trwale pozbędzie się pan problemu. Nie spodziewałam się, że guz odrośnie tak szybko, ale nie jestem zaskoczona. Trzeba usunąć źródło problemu, czyli znaleźć uszkodzone naczynie limfatyczne, żeby płyn się nie gromadził. Napracowałam się, ale znalazłam kogoś, kto zajmie się tym pacjentem. Jest to kosztowny zabieg. Delaino nie mógłby sobie na niego pozwolić. Jego życie na pewno się zmieni. Nie mogę się doczekać. Wreszcie będę człowiekiem, jakim zawsze chciałem być. Zmieniła pani moje życie. Kiedy dr Lee powiedziała, że znalazła lekarza, który mnie zoperuje, zaparło mi dech. Oszczędzałem na tę operację, ale jest bardzo droga. Razem spalimy tę koszulkę, jasne. Bardzo pani dziękuję. Wszystko sam sobie pan zawdzięcza. Jest pani moim aniołem stróżem. Dr Lee zrobiła dla mnie bardzo dużo. To niezwykłe. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.